wieczorem o godzinie jakieś 7 przybiegł Wiesio Krajewski, trójka ich była. Powiedzieli, proszę pani, niech pani się przygotuje, zaprowadzimy panią zobaczyć się z Jasiem. Byłam pełna nie tylko wdzięczności, nie tylko radości, ale byłam pełna uznania dla wyczynów jego kolegi, bo przecież zdawałam sobie sprawę, że w dniu warszawskim, gdzie po ulicy, po uzbrojeni, po zęby plączą się hitlerowcy, że chłopcom udało się Jasia wyrwać z rąk siepaczy. Nie zdawałam sobie tylko sprawy z tego, ile to ofiar tam wówczas padło. Szłam z mieszkania przy ulicy Wiśniowej 46 na ulicę Kazimierzowską, gdzie w mieszkaniu profesora Gustawa Wódkiego Jaś był przeniesiony. Kiedy otworzyłam drzwi, przywitał mnie Zośka, no i cała grupa chłopców. Zośka uścisnął mnie mocno, ja go również, i powiedziałam im, nie wiedząc o tym, że za drugimi drzwiami znajduje się Jaś, złożyłam im życzenia najserdeczniejsze, aby każda akcja powiodła im się jak najbardziej. Pod ich adresem tyle serdeczności matczynych powiedziałam i właśnie zdumieni byli, że ani szlochów, ani płaczu, ale pełne świadomości, uznania dla ich brawurowego czynu. Czekam na zobaczenie z Jasiem. Tadzio mówi do mnie, proszę pani, proszę tylko być spokojną. Weszłam do pokoju. Zobaczyłam Jasia leżącego na tapczanie. Cały był owinięty bandażami, tylko oczy wpadnięte w sińcach prawie zielonych spoglądały na mnie czule. Mamusiu, mamusiu, jak to dobrze, że mamusia przyszła. Niech mamusia się nie martwi. No i musiałam przybrać radosną twarz. Musiałam pokonać wewnętrzne wzruszenie. Musiałam mu dodać siły, aby jakaś rozmowa między nami została nawiązana. Synku, a czy cię coś boli? Na to ledwo podniósł prawą rękę, która była cała zabandażowana oprócz jednego palca małego. I wtedy on, patrząc na mnie, powiedział, nic mnie, mamusiu, nie boli, tylko ten mały palec. A właśnie ten jeden, jedyny palec był tylko zdrowy. Po wyjściu z pokoju chłopcy z miejsca powiedzieli mi, musi pani natychmiast opuścić Warszawę, niebezpieczeństwo wszystkim nam grozi. Musi pani bezwzględnie, prawie że zniknąć z Warszawy, a my się Jasiem zaopiekujemy. Proszę nam całkowicie zaufać. Wtedy ja powiedziałam, jeśliście zdołali go wyrwać, że jest na wolności, wierzę wam, że dołożycie starań, aby znalazł się w jakimś lepszym stanie fizycznym. Tylko błagam i proszę, informujcie mnie o jego zdrowiu. Wtedy wziął mnie pod opiekę pułkownik Stanisław Fromowicz, który mnie umieścił u swojej synowej na Żoliborzu. Dopiero właśnie trzeciego dnia miałam na tyle sił, żeby z Żoliborza wieczorem, ciemną nocą przyjść do mieszkania państwa Zawadzkich. Otworzyła mi drzwi Hania Zawadzka. Widząc mnie, tylko powiedziała tyle. Ale i Alek umarł.
wszystko zrozumiałam, że jaśnie żyje i Alek.